Drogie panie, miałyście okazję obserwować tutaj na monitorze, na prawej dłoni naszej pani mamy wykonaną stylizację monofazę. W tym momencie wyjęłyśmy po czasie 6 minut utwardzania w lampie UV. Pierwsza warstwa 2 minuty, drugą warstwę utwardzałyśmy 4 minuty. Proszę dotknąć, jest sucha, tutaj nie przemywałyśmy. Ja za chwileczkę poproszę też panią, żeby pokazała, przeszła i pokazała panią efekt końcowy, żebyście panie mogły to zobaczyć. Tutaj wyjmujemy na drugiej dłoni. Te paznokcie mamy podobnie, utwardzone już 6 minut, dwie warstwy. Natomiast ja pokażę na kciuku dokładnie jeszcze raz, jak nakładamy monofazę. Proszę zwrócić uwagę, pędzelek jest niemalże czysty, z minimalną ilością preparatu. Pierwsza warstwa jest warstwą niemalże transparentną. Nakładamy jej bardzo niewiele, dosuwając jak najbliżej do skórek. Nadajemy tylko rys kolorystyczny na płytce paznokcia, tak aby nam nie zalewało skórek, co pozwala na pomalowanie jednocześnie wszystkich 5 paznokci na dłoni, bez obaw, że zalejemy w jakikolwiek sposób skórki. Jeżeli gdziekolwiek by nam się zdarzyło, że wyjedziemy, że jednak ten kolor zszedł nam z powierzchni płytki, drewnianym patyczkiem usuwamy nadmiar i taką powierzchnię płytki utwardzamy najpierw 2 minutki w lampie UV, tą pierwszą warstwę i tutaj również zwracam uwagę na domknięcie wolnego brzegu, tak jak w przypadku stylizacji hybrydowych. I wkładamy do lampy i utwardzamy 2 minutki w lampie. W międzyczasie ja poproszę panie o zwrócenie uwagi na czas. My na tej dłoni nałożymy kompresy z preparatu UV Remover naszego. To jest preparat acetonowy, który zawiera w sobie 70% acetonu i dodatkowo olejek migdałowy, który powoduje, że preparat ładnie pachnie. Więc nie podrażnia klientki, klientka nie ma tego dyskomfortu, że usuwamy jej coś acetonem, on bardzo ładnie pachnie. Pamiętajmy o tym, żeby przed usunięciem zabezpieczyć skórki dookoła płytki czymś tłustym. To może być oliwka, ja tutaj wykonuję to naszą oliwką, po to, aby mimo wszystko ten aceton nie dostawał się i nie wysuszał skórek i klientki. Ale w gabinecie możecie wykonać to jakimkolwiek tłustym preparatem. Zabezpieczamy. Nakładamy waciki nasączone removerem i zawijamy w sreberko. I od tego momentu liczymy czas około 3 minut, na pewno nie dłużej. Sprawdzimy, jaki będzie efekt za chwileczkę. Sprawdzimy. Ja tutaj wspomnę o tym, że naszej klientce delikatnie, jak pani widziałyście, matowiłam płytkę. Ja to wykonuję naszym buferem o gradacji 500 na 1200. Jest on naprawdę bardzo delikatny. W jakim celu to wykonywałam? Pani ma delikatne nierówności na powierzchni płytki, a monofaza jest preparatem, którego nakładamy bardzo cieniutką warstwę. W związku z czym wszystkie nierówności będą bardzo widoczne i też mogą powodować, że ten preparat będzie się trzymał krócej. Tak więc zawsze tak bardzo delikatnie możemy wyrównać tą powierzchnię płytki, jednocześnie usuwając nadmiar sebum, nadmiar tłuszczu z jej powierzchni, ale nie uszkadzamy jej mechanicznie, tak? Więc po usunięciu stylizacji ta klientka nie ma efektu spiłowanych paznokci. Czy ktoś liczy nam czas, jeśli mogę spytać? Około 3 minutki. Pierwszy paznokieć. Tutaj nam samo nic nie spadło. Możecie panie zobaczyć, proszę zobaczyć pierwszy efekt po 2 minutkach. Ja tylko delikatnie dotykam drewnianym patyczkiem. Zaraz zobaczymy na kolejnych paznokciach. Ja w międzyczasie szybciutko dołożę drugą warstwę na kciuku. I również proszę zobaczyć, ta warstwa jest naprawdę bardzo, bardzo cieniutka. Malujemy jak lakierem do paznokci. Zwracam też uwagę na krycie. Już druga warstwa we wszystkich naszych kolorach, a mamy w tej chwili 24 kolory w gamie monofazy, kryją perfekcyjnie, tak więc naprawdę w zupełności wystarczają dwie warstwy preparatu na powierzchni płytki. Panie Andrzeju.
Mam 40 sekund. Dobrze. Jeżeli tak jak w przypadku tego paznokcia zostaną Panią jakieś resztki koloru, bierzemy wacik nasączony tym samym preparatem, przykładamy na chwileczkę do powierzchni płytki, po prostu go rozpuszczamy, pocierając. W ten sam sposób klientka może usunąć tą stylizację w domu. Tyle, że trwa ona dłużej. W gabinecie my Paniom sugerujemy kompresy, bo chodzi o czas usługi. Im krótsza, tym dla Państwa też krótsza usługa i większy zysk. Więc kompresy są jednak dla Państwa i wydajniejsze, i krótsze. Wykonają usługi. Ściągamy pierwszy. I proszę zobaczyć, jaki jest efekt. Niemalże kolor usuwamy z kompresem z powierzchni płytki. Tak więc jak widzicie, stylizacja jest naprawdę bardzo delikatna. Nie uszkadzamy w żaden sposób klientce płytki paznokcia. Jeżeli uznamy, że klientka ma bardzo słabą płytkę i chciałybyście Pani przedłużyć jej trwałość, tutaj Ania jeszcze Pani o tym powie, możecie tą stylizację nałożyć na przykład na bazę hybrydową. Jest taka możliwość, można położyć bazę hybrydową i bez jej przemywania nałożyć na nią kolor monofazy, ale nie nakładamy już wówczas topu. Ponieważ monofaza po utwardzeniu nie ma warstwy dyspersyjnej, nie ma potrzeby jej przemywania, klientka opuszcza nasz gabinet. Mamy wtedy trzy warstwy na płytce paznokcia, bazę i dwie warstwy koloru i automatycznie przedłużamy delikatnie trwałość. Więc tutaj również możecie Pani w zależności od potrzeb swojej klientki, od tego jaką ona ma płytkę, to Wy jesteście ekspertkami, więc Wy wiecie, znacie swoje klientki najlepiej i wiecie, jak dana klientka nosi daną stylizację i wtedy również elastycznie dostosowujecie się do jej potrzeb. Albo kładziecie je samą monofazę, bądź możecie taką stylizację wykonać na bazie hybrydowej. Możecie też monofazę kłaść na żelu. Jeżeli macie klientki, które chcą akuratnie nasz kolor z tego preparatu, możecie połączyć ją z żelem, jeżeli uznacie, że jest taka potrzeba, ale pamiętajmy, że wtedy odchodzimy jakby już od tej naturalnej stylizacji, do której dążymy, od tej pielęgnacji naturalnej płytki paznokcia.